piracki statek, no patrz jaka tam czaszka jest, jadź się. Działaj. No, musimy sobie zrobić zdjęcie. No tylko pomału. Dasz radę wejść? Co? Ale bardziej buja. Bardziej buja? Troszkę może i bardziej. Takie coś, takie rzeczy. A otwieracz mam? A, to się tak otwiera. Jak się. Ale Ameryka. Takie rzeczy. Fajny widok tutaj. Fajny widok przez to okno było. Ale idziemy tu. Tu będzie w sumie też dobry widok. Bo tutaj są takie rzeczy. O, to są takie wakacje all inclusive. Ja już dawno na takich wakacjach nie byłem. Już lata nie byłem na takich wakacjach all inclusive. Ale to są takie wakacje, o. Takie wakacje w Turcji, o. Tam są palmy, tam jest morze, tu jest basen. Wszystko all inclusive, żarcia full. Pije się, je się, ciągle się je, ciągle się pije. To nie jest takie fajne, ale takie wakacje, o. Najgorszą porażką tego wyjazdu jest to, że jest tutaj naprawdę, tu jest jeden basen, tam jest drugi basen, tam jeszcze jest trzeci basen, a tutaj już jest morze, a ja z niczego nie mogę skorzystać. Z niczego, po prostu z niczego. Nie mogę wejść ani do basenu, ani do morza, ani po prostu nigdzie, co najwyżej pod prysznic. Po prostu w czasy w Turcji plus 35 stopni, pogoda wypasiona standardowo. Piękne niebo, gołe niebo, słońce, a ja nie mogę wejść do wody. Co za porażka, po prostu masakra. Tak się załatwiłem w górach, że tam pod plastrem to się dopiero dzieje. Tam się dzieje, tam jest całe. Główna impreza, tam jest pod plastrem, ale takie rzeczy, że basen to mogę sobie z cienia pooglądać. O, stoję sobie w cieniu i mogę sobie popatrzeć, jak sobie ludzie... O, siema! Siema! A co wy tu robicie? Idziecie do cienia. O, ja idę z wami. To super. Właśnie jesteśmy na plaży, tutaj te palmy to są właśnie hotelowe palmy, tutaj dokładnie jest nasz hotel, są leżaki, jest dużo cienia, ale plaża mnie zaskoczyła, że jest kamienista. Plaża jest taka, no, taka jak w Chorwacji, idento, ale może ładne,
Bardzo ładna woda, bardzo ładne kolory. Ogólnie jest okej. Soho Bazar. No taki bazar. Skiety, klapki wziąłem. Skiety, klapki, bo moje coś za nie mogły. Wziąłem, byłem zmuszony wręcz kupić sobie, no więc musiałem skorzystać, ale no jakościowo to troszeczkę odbiega od naszych europejskich, takich typowo polskich jakichś tam marek. Znaczy no właśnie, może nie tyle polskich marek, co w Polsce kupionych. No takie rzeczy, taki Soho Bazar, taki outlet niby oryginalny, ale wszystko podruba, jakieś takie lekko jakby oszukane, ale cenowo dość okej. Klapeczki 40 zł. Bardzo ruchliwa ulica tutaj jest, jakaś jedna z głównych ulic. Bardzo duży ruch.